Drodzy bracia i siostry w Jezusie Chrystusie, serdecznie wszystkich witam. Witam również, którzy zgromadzeni są przy komputerach, są tutaj nieobecni. Witam słowami naszego Pana, pokój braciom i siostrom. Drodzy braterstwo, nie wiem, czy mi się wszystkie myśli uda przedstawić braterstwu w tym temacie, ale będę się starał to, co najważniejsze jest. Panie bracia i siostry, temat, jaki pragnę braterstwu przedstawić, to będzie święte zgromadzenie. I dzieci nas tutaj również nawiązały do tego, że to jest spotkanie ludu Bożego, jest to święte zgromadzenia ludu Bożego. Na podstawę obrałem sobie tekst biblijny i wydarzenia w narodzie izraelskim, druga księga Mojżeszowa, od 15 wersetu i 16 werset przeczytamy. Przez 7 dni prześniki jeść będziecie, a pierwszego dnia zaraz wypróżnicie kwas z domów waszych, bo ktokolwiek by jadł co kwaszonego od pierwszego dnia aż do dnia 7, wytracona będzie dusza ona z Izraela. Nie będziemy komentować poza figury tegoż tekstu, a ona jest piękna. Natomiast zwrócimy uwagę na werset 16. W tenże dzień pierwszy będzie zebranie święte. Także dnia 7 zgromadzenie święte mieć będziecie. Żadnej roboty nie będziecie z nich czynić, oprócz tego, czego każdy do jedzenia używa, to samo gotować będziecie. A więc zauważamy tutaj szczególny tydzień. Od pierwszego, drodzy bracia i siostry, do 7. Ale w tym pierwszy i 7 dzień mają wspaniałe znaczenie symboliczne, podwójne symboliczne znaczenie, o którym powiemy. Aby zobaczyć ten tydzień w symbolice, braterstwo na pewno znają, dotyczy rozwoju Kościoła w wieku Ewangelii. A więc pierwszy dzień to okres efeski, smyreński, pergamiński, tiatyrski, sardziech, filadelfijski i laodycyjski. A więc ten tydzień, ale 2 dni były szczególne. Pierwszy i 7, czyli okres efeski i okres laodycejski. Dlaczego były to dni szczególne? Ponieważ tak pierwszy dzień, jak i 7 dzień dotyczy żniw ludu Bożego. Pierwszy dzień od 29 do 69 roku to żniwo żydowskie. Natomiast okres laodycejski od 1874 do 14 to żniwo wieku Ewangelii. A więc te 2 szczególne okresy, drodzy bracia i siostry, wśród ludu Bożego. Co to znaczy, że w tych 2 dniach nie będzie wykonywana żadna, drodzy bracia i siostry, praca, oprócz przygotowania pokarmu? Otóż sługa Pański, on objaśnia, że w tych 2 okresach czasu najważniejsze zgromadzenia i uroczyste przywileje istniały w łasce Bożej, znajomości prawdy,
oraz w służbie pańskiej. To było priorytetem ludu Bożego w tych dwóch żniwach. Nasz Pan już zapowiedział warunki, nie będziemy odczytywać, ponieważ nie ma czasu. Ewangelia Mateusza, 9 rozdział, 37 i 38 werset, jak również Ewangelia Mateusza, 13 rozdział, od 24 do 30 wersetu. A więc nasz Pan skierował właśnie uwagę na te dwa żniwa oraz pracę, jaka miała być wykonywana w tych żniwach. Rozkaz, żeby nie wykonywać żadnej pracy w tych dwóch dniach, oprócz przygotowania pokarmu, przedstawia napomnienie na wiek Ewangelii, a więc od naszego Pana Jezusa Chrystusa, aby nie wdawać się w rzeczy niepotrzebne. Żeby rzeczy niepotrzebne nie zajmowały czasu w życiu poświęconym. Jakie to rzeczy? Będziemy zwracać uwagę na nie, ponieważ one również dotyczą ludu Bożego i w tym okresie czasu, w którym my żyjemy. I również chcę powiedzieć, że tak jak żniwa, szczególnie żniwo wieku Ewangelii, w pierwszych zarysach ono się zakończyło, natomiast w następnych zarysach ono trwa i dotyczy również, drodzy bracia i siostry, nas, jako tych, którzy poświęciliśmy się w tymże okresie czasu, gdzie jest wybór do poświęconych obozowników Epifanii. Poświęcenie, drodzy, jest jedno, nie ma innego poświęcenia. Tak jak poświęcali się na służbę Bogu w wieku Ewangelii, tak również poświęcenie jest to samo i w obecnym czasie, i również to samo poświęcenie będzie pod nowym przymierzem. Jakie to poświęcenie? O czym mówi? Synu, daj mi serce Twoje. To jest niezmienne, niezależnie od okresu czasu. I dlatego, mili bracia i siostry, w tych żniwach Bóg zwracał się przez proroków, przez nauczycieli, aby swoje poświęcenie mocnym uczynić. Co czynić? Apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian, zauważmy, mili bracia i siostry, co mówi 8 rozdział i 21 werset. Drugi list do Koryntian, 8 rozdział, 21 werset. Pilnie się starając o uczciwe rzeczy, nie tylko przed Panem, ale też i przed ludźmi. Bardzo ważny akcent jest. Bo, drodzy braterstwo, nie jest trudno być świętym wśród świętych. Nie jest trudno być świętym, dobrze zachowującym się chrześcijaninem wśród ludu Bożego. Ale sztuką jest wielką, trudnością jest wielką zachowywać życie poświęcone wśród ludzi i dawać przykład ludziom z naszego życia poświęconego. I o tym apostoł Paweł właśnie mówi. Jak również apostoł Paweł w liście do Rzymian, 12 rozdział i 17 werset czytamy. Bracia, nie bądźcie mądrymi sami u siebie, żadnemu złemu za złe nie oddawajcie, obmyśliwając to, co jest uczciwego przed wszystkimi ludźmi, nie tylko przed braćmi.
ale przed wszystkimi ludźmi. Apostoł Paweł zwraca uwagę, że my jesteśmy żywym listem, gdzie czytają wszyscy ludzie. Tak, nie czytają naszych serc i naszych umysłów. To tylko Bóg to czyni. Natomiast czytają nasze zachowanie, czytają nasze postępowanie, nasze uczynki. I o tym dziecko Boże poświęcone powinno pamiętać, że jesteśmy obserwowani przez ludzi i naszym postępowaniem powinniśmy dawać przykład innym. I o tym właśnie apostoł właśnie mówi. Dla wszystkich ludzi powinniśmy być przykładem. Mili bracia i siostry, nie mamy powiedziane, co działo się w tych 5 dniach, a więc od 1 dnia wiemy, żeśmy teraz rozważali, ale na przykład od 2 dnia smyreński okres i laodycyjski okres nie wchodzi, bo to było żniwo, o którymśmy mówili, do filadelfijskiego okresu. Pan milczy, nie podaje, czy mamy pracować, czy nie mamy pracować. Dlaczego? Sługa Pański bardzo pięknie to tłumaczy, drodzy bracia i siostry. A żeby nikt nie powiedział, że to jest jakieś osobliwe, osobiste tłumaczenie, odczytam to, co sługa Pański tłumaczy w tenże tekst. I mówi tak. Zakaz wykonywania innej pracy w te 2 5 dni nie jest wspominany w tym wierszu, lecz bezpośredni zakaz czynienia tego w 1 i ostatni dzień jedynie był wspomniany, możliwie jest z powodu tego, że Bóg wiedział, iż w obydwu zastosowaniach figury zwykle będzie mniejsze wstrzymywanie się od niepotrzebnych świeckich rzeczy w międzyczasie przez jego lud. Bóg wiedział, że w tychże okresach czasu mniej będzie świętobliwego życia, mniej będzie wstrzymywania się od świeckich rzeczy. I dlatego sługa Pański mówi, na przykład, jeżeli przyjrzymy się takim reformatorom jak Marsilio, Wycliffe, Hus, Wesley, Luther, Zwingli, Hubmaier, Cranmer i inni, to co mówi? Możemy zauważyć w ich życiu więcej mieszania się w rzeczy świeckie, aniżeli okazuje się to w życiu wybitniejszych sług w prawdzie w obydwu żniwach. I teraz gdybyśmy porównali tych sług, którzy byli pomiędzy żniwami, jak sługa Pański mówi, że oni więcej wtrącali się w nie swoje rzeczy, szli na kompromisy, używali niekiedy świata, aniżeli słudzy w tych 2 okresach, 1 i 7. I zauważmy. Apostoł Paweł, gdy czytamy jego listy przepełnione są ostrzeżeniami, przepełnione są prośbami braci, aby swoje poświęcenie mocne czynili, aby w tym poświęceniu stali mocno, ponieważ były przypadki, że w tym okresie efeskim były odstępstwa od prawdy, były odstępstwa od Boga. Przypomnijmy sobie Diotrefes, 3 list apostoła Jana, Demas, kotlarz, o którym mówi apostoł Paweł. A więc rzeczy świeckie były.
ale przeważająca część tych sług byli gorliwi i wierni Panu. Tak podobnie możemy zauważyć w siódmym okresie, okresie laodycejskim. Jacy słudzy byli gorliwi i wierni? Przypatrzmy się na sługę okresu parauzji brata Russella. Całe swoje życie poświęcił prawdzie, braciom. Nie było w ogóle tam mowy o jakiejkolwiek światowości. W szerokim tego słowa znaczeniu. Jak również brat Johnson na okres Epifanii. Całe życie poświęcił Bogu. A więc zauważmy, że i w pierwszym, i w ostatnim dniu słudzy pańscy byli bardzo gorliwi, bardzo wierni. Co nie możemy powiedzieć, że słudzy tacy, o którym ja już wymieniłem, byli wierni i gorliwi. Szli na ustępstwa, na kompromisy. I dlatego sługa pański teraz mówi, że 12 doktryn biblijnych, szafarskich, jakie Bóg dał przez członków malutkiego statka, to ruchy malutkiego statka były zamieniane na sekty. Prawda? Jak braterstwo myślą, aby ruch małego statka, gdzie Pan daje prawdy, teraz zamienić ten ruch w sektę, to tak łatwo poszło? To były dysputy, to były kłótnie, to były rozpacze, drodzy bracia i siostry. Ale tak się, drodzy bracia i siostry, stało. No niestety, tak się stało i Bóg przestrzegał przed takimi właśnie warunkami. I mówi, w tych sługach, jak Wycliffe, Hus, Cranmer, Wesley i tak dalej, to zauważamy w ich życiu więcej mieszania się w rzeczki świeckie i pójście na kompromisy. Dlatego powstały różnego rodzaju kościoły. 12 pokoleń Izraela reprezentuje nam 12 doktryn szafarskich, 12 denominacji. I to były czasy bardzo niespokojne. Gdy my teraz, drodzy bracia i siostry, przerównujemy tamte warunki, tamte czasy, tamtych braci na nasze pole, gdybyśmy przenieśli, na nasz stan poświęcenia, to niejednokrotnie byśmy zauważyli, że też tak się dzieje. Dlaczego? Ponieważ przeciwnik Boży wypróbował tą broń, jaka jest przesiewanie wśród braci, skłócenie braci, znienawidzenie braci. I to jest wypróbowana broń szatana. On powtarza również w naszych czasach. Mieliśmy na konwencjach wiele powiedziane już, mili bracia i siostry, jak przeciwnik Boży przebiegły jest i my nawet nie wiemy, że jest zastawione sidło. I my niekiedy idziemy w to sidło. Świadomie lub półświadomie. A gdy nas złapie w to sidło, to kochani bracia i siostry, to już nie bardzo on puści. Następny symbol ukryty jest w tych dwóch dniach. To jest symbol, dotyczy osoby poświęconej, czyli indywidualności. I zauważmy, z życia praktycznego czy tak nie jest. Pierwszy dzień reprezentuje nam stan poświęcenia, gdzie się poświęcamy Bogu na służbę. Każdy z nas może powiedzieć, jaka radość była, prawda? Jak żeśmy się poświęcali.
łzy, płacz z radości, że oddaliśmy się Bogu na służbę. Ale bieg czasu, gdy przychodzą już lata, drodzy bracia i siostry, różnie z naszym poświęceniem było, prawda? Różnie było z naszym poświęceniem. I dopiero w 7 dniu niejednokrotnie bracia, gdy analizują swoje postępowanie, swoją pracę w poświęceniu, o Boże, gdybym miał ten rozum, co obecnie, to doświadczenie, co obecnie, nigdy bym tych rzeczy nie robił. Tak, w tym 7 dniu, czyli w latach podeszłych, drodzy bracia i siostry. W latach podeszłych. Czy nie mamy przykładów, że młode życie, nie chcę użyć słowa, ale było naprawdę luźne, beztroskie, a może Bóg nie widzi tego, a to jest powabne, a to jest niegrzeszne, prawda? Wpadaliśmy w pułapki. Ja sam mogę powiedzieć, gdy analizuję moje życie poświęcone młode, gdyby miał rozum i to doświadczenie, co teraz, tych rzeczy nigdy bym nie robił. I każdy z nas, mili bracia i siostry, w starszym wieku, gdy przychodzą lata, które, jak mówi Pismo Święte, nie podobają mi się, dochodzimy do myślenia zdrowego. Dlaczego to robiłem? Jak mogłem to robić? A więc zauważmy, mili bracia i siostry, że ten pierwszy stan poświęcenia był radosny wielce. I 7, gdy niejednokrotnie w modlitwach przepraszamy Boga i czynimy, mili bracia i siostry, pojednanie. To, co powiedziałem, niektóre aspekty żniwa, kochani bracia i siostry, wypełniły się w stosunku do malutkiego statka i innych świętych, ale niektóre trwają w dalszym ciągu w stosunku do nas. Na przykład młócenie, doświadczenie znaczy. Nie przechodzimy doświadczeń w naszym życiu poświęconym? Przechodzimy. Przesiewanie, czyli odwiewanie. Tam w żniwie było odłączenie ziarn od plew. A dzisiaj Pan również dokonuje odłączenie i wskazanie prawdziwego dziecka Bożego od nominalnego dziecka Bożego. Co sługa Pański mówi? W tych 5 dniach, gdzie bracia nie byli tak wierni, nawet słudzy pańscy nie byli tak wierni, jak w tym pierwszym i w 7 dniu. Mówi, trudno było rozpoznać prawdziwe dziecko Boże, prawdziwe osoby poświęconej od nominalnej. I mówi, choć razem się zgromadzali, byli w jednym zgromadzeniu, to było używane i to dziecko Boże, i to dziecko Boże. A jeden był jako prawdziwe dziecko Boże, a drugi jako nominalne dziecko Boże. I obecnie czy nie jest tak, drodzy bracia i siostry? Oczywiście to, co powiedziałem, nie naszą rzeczą jest czytać serc i umysłu. To byłoby przestępstwo, gdybyśmy tak robili. Ale uczynki wskazują i na uczynki mamy patrzeć. Zachowania mamy patrzeć. Wzrost w prawdzie zauważamy, prawda? A więc zauważmy, mili bracia i siostry, że w jednym zgromadzeniu możemy być, ale różnica w postępowaniu, w zachowaniu wskazuje, kto kim jest. Kto kim jest. Drodzy bracia i siostry, chciałbym powiedzieć,
że w czasie obecnym, w którym my żyjemy, powinniśmy nasze wysiłki skoncentrować tylko i wyłącznie na naszym poświęceniu. Powinniśmy, drodzy bracia i siostry, skoncentrować na wzroście własnej i wiedzy pańskiej. Nie na inne niepotrzebne rzeczy. Swary, futnie, przepychanki. To Panu się nie podoba. I wcześniej czy później Pan użyje sposobu. Ale dla nas może być ten sposób, mili bracia i siostry, nieprzyjemny. Zauważmy. Apostoł Paweł daje przykład doświadczeń ludu Bożego. Na przykładzie narodu izraelskiego. Pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, 10 rozdział. Od pierwszego czytamy. I wszyscy tenże pokarm duchowy jedli. Pokarm duchowy. A więc naród izraelski jaki pokarm jadł? Ziemski. Szczególnie co? Tęsknił za mięsem. Bóg dał mięso? W postaci przepiórek dał. Tak podobnie i lud Boży w stosunku do nauki odnośnie okupu. Wiek Ewangelii przykładem wielkim jest, jak niektórzy zmieniali tą naukę, odstępowali od tej nauki. Zauważmy dalej. Nie bądźcie tedy bałwochwalcami jako niektórzy z nich. Bałwochwalstwo, niewiara. Czy lud Boży nie przechodził? A gdzie ten Bóg jest? A gdzie ten Chrystus? Miał przyjść, nie ma go. Co wy opowiadacie? I wiele braci również na tym punkcie upadało. Ani się dopuszczajcie wszeteczeństwa, kombinacjonalizm. Wszeteczeństwo to jest małżeństwo nieprawne. To jest grzech. A kombinowanie było wśród braci? Tak. Najlepszy przykład, co brat Johnson podaje odnośnie wielkiego grona. Ani kuśmy Chrystusa, jako niektórzy z nich kusili i od wężów poginęli. Reformizm. Ruch trzeba zreformować, bo on jest skostniały. No i co im z tego przyszło? Jak zreformowali? Zauważmy, drodzy. To było doświadczenie ludu Bożego. Ani szemrzyjcie, jako niektórzy z nich szemrali. Szemrzący kombinacjonalizm. Szemranie. Wszystko się nie podoba. Układy się nie podobają, praca się nie podoba, głoszenie się nie podoba, wszystko się nie podoba. Szemranie. Unikajmy, kochani bracia i siostry. Pamiętajmy, że w zgromadzeniu są zgromadzone różne charaktery. I nie wymagajmy doskonałości. Od siebie wymagajmy, nie od brata, od siostry, ale od siebie. A najgorsze było co, drodzy bracia i siostry? Jakie przesiewanie? W Epifanii od 1914 roku. Przesiewanie rewolucjonizm. To przesiewanie zdziesiątkowało braci. Tak, rewolucjonizm. Co ma na celu rewolucja? Zmienić warunki. Im się wydaje, że na lepsze.
A więc powstańmy, buntujmy się. I tak bracia postępowali. Tak jak powiedziałem, te rzeczy również dotyczą nas wszystkich, ludu Bożego, jako poświęconych obozowników Epifanii. Drodzy, Bóg nie ma innych doświadczeń. Nie dozwoli na inne doświadczenia. Te, które diabeł chce nas doświadczyć, jemu mówi, dotknij się. Zobaczysz, że ta osoba jest poświęcona. Przypominacie sobie Ioba? Izali darmo ci służy? Dotknij się jego. Bóg powiedział, dobrze, dotknij się, ale żywot zachowaj. Tak podobnie i nas doświadczenia mogą dotykać, kochani bracia i siostry. Ale zauważmy, dlaczego te wszystkie doświadczenia były? Jaki był cel tych doświadczeń? Stały się nam za wzór, abyśmy tych rzeczy nie pożądali, jako oni pożądali. Wzór mam, my drodzy bracia i siostry. Izrael szemrał, narzekał. Bóg ukarał. Tak podobnie i my. Powinniśmy się zająć prawdą, naszym poświęceniem. Tak by się wydawało, kochani bracia i siostry, że bracia nie mają co do roboty. Obgadują, schadzają się, plotkują. Wiedzą, że to jest przestępstwem, że to jest grzechem. Obgadywać brata albo siostrę. Rada jedyna. To sługa pańskiej, brat Rusel też mówi. Weź ulotki i ci roznieś. Pracuj. Rozmawiaj. Zainteresuj się. To jest naszą pracą, drodzy bracia i siostry, a nie praca nad drugim. Zostawmy te rzeczy, ponieważ to Panu się nie podoba. Apostoł Paweł radzi braciom. Tak w wieku Ewangelii, jak i dzisiaj, kochani bracia i siostry. Co radzi? Zauważmy. Drugi list apostoła Pawła do Koryntian. 7 rozdział, 1 werset. Niektórzy na pamięć go znają. Te tedy obietnice mając najmilsi, oczyszczajmy samych siebie od wszelkiej zmazy ciała i ducha, wykonywając poświęcenie w bojaźni Bożej. Niech każdy z nas siebie zapyta, kochani bracia i siostry. Czy ja tak postępuję? Ja pragnę zmazy ciała i ducha? Ciała? Sługa pański w Malinie, w niektórych on tłumaczy, co to znaczy. Alkohol, palenie papierosów, narkotyki i inne rzeczy, które ciało domaga się, abyśmy wykonali. A ducha to prawda. A więc starajmy się nasze umysły prawdą napełnić. Były mowy już na konwencjach, ile czasu tracimy na czytanie gazet, książek, telewizji. To nie napełni nasze umysły prawdą. To nas odciągnie i osłabi nasze poświęcenie, drodzy. Dlatego, kochani bracia i siostry, prawda dotyczy naszego życia chrześcijańskiego. Można powiedzieć, gdybyśmy tak chcieli podsumować, w trzech, a nawet może w czterech kierunkach. Prawdy
powinny nas dotyczyć. Powinniśmy po prostu upominać się o nich, dobijać się o nich. Prawdy etyczne, doktrynalne, badania beriańskie, zebranie zeznań i świadectw, wykłady, lekcja szkoły proroków, głoszenie Ewangelii. W tym kierunku, mili bracia i siostry, powinniśmy dążyć. Następny kierunek naszego poświęcenia to życie chrześcijańskie. Osobiste. Osobiste. Relacja. Mąż, żona. Mężczyzna, niewiasta jako narzeczeństwo. Rodzice, dzieci. Dzieci, rodzice. Ileż to apostoł Paweł wskazał nam, aby rodzice kochali swoje dzieci, a dzieci napomina, aby kochali swoich rodziców. To jest prawda, drodzy bracia i siostry. O ile ty wyznajesz prawdę, drogi bracie, droga siostro, w młodym wieku poświęciłeś się, a widzimy, że w młodym wieku poświęcają się, to pamiętaj, że Bogu podoba się, że dasz szacunek rodzicom. Pomożesz im, gdy zajdzie potrzeba. A nie powiesz, a radźcie sobie sami. Nie. To nie jest, wypływa ze stanu poświęcenia. To jest właśnie światowość. Radźcie sobie sami. Następnie, kochani bracia i siostry, prawda powinna być hamulcem w stosunku do takich zachowań jak obmowa, wścibstwo, światowość, nadużywanie światowości, gry różnego rodzaju, filmy, alkohole, narkotyki. Prawda będzie w stosunku do tych hamulcem. Oraz prawda dotyczy naszych obyczajów. Kochani, zauważcie. Już kończę. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Tymoteusza wyraża się odnośnie naszych obyczajów. Drugi rozdział, pierwszy list do Tymoteusza, drugi rozdział i 9 werset. Od 8. Chcę wtedy, aby się mężowie modlili na każdym miejscu, podnosząc czyste ręce bez gniewu i bez powabu. A także niewiasty, aby się ubiorem przystojnym, ze wstydem i skromnością zdobiły, nie strofilnymi włosami, albo złotem, albo perłami, albo szatami kosztownymi. Skromność. Gdy macie wydane Nowe Testamenty razem z listami Brekleja, to przeczytajcie sobie, jak on tłumaczy ten tekst z pierwszego listu do Tymoteusza. Dlaczego on to powiedział w stosunku do niewiast? Tam pisze, ponieważ niewiasty, które przychodziły do prawdy, na zebraniach rozmawiały tylko o ubiorach. Nocne pantofelki były wysadzane brylantami. Kto ma ładniejsze? I dlatego apostoł Paweł zauważył to, drodzy, i powiedział, niewiasty powinni się skromnie ubierać. Kochani bracia i siostry, więcej bym mógł jeszcze powiedzieć, czas się przybliżył. Starajmy się, aby to święte zgromadzenie, które było w Izraelu, abyśmy wyciągnęli lekcję, mili bracia i siostry, z tego. Nie lekceważmy. Tak jak Bóg dał ostrzeżenia w stosunku do narodu izraelskiego, tak jak Bóg dał ostrzeżenia w wieku Ewangelii dla ludu Bożego, w jaki sposób ma swoje poświęcenie utrwalić, wzmocnić. Tak również te słowa odnoszą się do dnia dzisiejszego, abyśmy naprawdę wykazali swój stan poświęcenia
godny uwagi nie tylko dla braci i sióstr, ale jak czytaliśmy, dla obcych, ponieważ jesteśmy listem, który wszyscy nas czytają. Drodzy braterstwo, niech Bóg błogosławi w naszym poświęceniu, a na pewno błogosławieństwo Pańskie będzie naszym udziałem. Tego wam z całego serca życzę, sam pragnę, na tym kończę. Dziękuję za uwagę.